Dobra, lecimy za ciosem. Sprawdzamy, czy uda nam się przejść dzisiaj. Przeżyć. W drodze do placówki napotkałeś porzucony autokar. Czy chcesz się mu... Tak, chcę. Może jest tam coś ciekawego. Okej, to jest logo tego Saitrilla. Nie dojechali. Właśnie tym autokarem przewozili ludzi. No najprawdopodobniej poszli sobie. A, klucz, jest kluczek. Czy coś jeszcze? Napis głosi lab 13. O my gy. Idziemy tam? Mamy czas? Powiedzmy to Kate. Może ona wie, co tam jest. Teraz pytania. Czy jedziemy tutaj z powrotem? Mamy auto, nie? Dobra, to jest szybka akcja. Lecimy tu. Tu, o, będę klikał na laptopie. To nie będzie wam tak hałasowało. Chyba. Lab 12. Wchodzimy. No przecież masz kluczyk, masz. Co tu się dzieje? Co tu? Komputer. Kate. O tym miejscu. Nie zostawiam. A, ona nic nie mówi konkretnie o tym pokoju, tylko o tym biurze. Mikser chemiczny. O nie, ja muszę coś... Coś tutaj... mogę tego użyć, żeby zebrać to, co uda mi się wytworzyć. Przycisk do miksowania. Tacka. Okej. Bawimy się w alchemię, tak? Komputer, nie ma zasilania. No jest zasilanie, czyli jest zepsuty. Kawałek papieru, zobaczmy. Czy to lista pacjentów? Tak, pacjenci kliniki śpiących. Każdy ma przypisane nazwisko gościa w osobnej kolumnie. Poznaje te nazwiska, to przedstawiciele Saitrill, Lexus. Dlaczego pacjenci w śpiące mają przypisane... mają przypisanych jakichś gości? Bardzo żałuję, że dla nich pracowałam. Nie miałem pojęcia. Pojęcia o czym? Później ci powiem. A ty jesteś głupia pizda. Mamy teraz ważniejsze rzeczy. Okej. No nie wiem, czy mamy. Próbki. Zestaw próbek. Każda próbka ma karteczkę z symbolami. No chciałem jej zobaczyć. Komputer. Nie działa. Albo jedno i drugie. Dobra. Coś tu jeszcze mogę? Chyba nie za bardzo. Tu jest notatka. Policzyłem wszystko jeszcze raz. Współczynnik niestabilności jest za wysoki. To nie zadziała. Musimy zatrzymać operację. Musimy zatrzymać albo konsekwencje będą katastroficzne. Coś więcej? Katastrofalne. Przepraszam. Umocujmy to tu. Powinienem wybrać więcej składników. Tylko co tu więcej robić? Więcej składników, czyli jeszcze trzy jakby. Okej, no ale... Ja bym chciał wiedzieć, po co my tu jesteśmy. No to się raczej nie przyda, nie? Coś tu jeszcze mogę złapać i dotknąć, polizać. Nie. A to zabrać ze sobą mogę? A, okej. Mieszadło skończyło pracę.
Fuj, wygląda i śmierdzi obrzydliwie. To chyba nie efekt, jaki chciałem osiągnąć. Wyrzucę to. Chwila, chwila, to i to. Więcej składników. Dobra, nie traćmy czasu. Sprawdźmy faktycznie tą placówkę. Bo może tam znajdziemy kolejne kapsułki, czy cokolwiek. Chociaż liczę na to, że po prostu odlecimy na Marsa, do Ilona Muska i będziemy tam żyć z nim fajnie i szczęśliwie. Jedziemy. No i chuj, wylądował na Marsie. Oto i on. Okej. A to miejsce jest pod ziemią. Silos, dwa silosy w zasadzie. Okej, już myślałem, że odleciał. O, jejku, ciało spalone. Całkiem zwyglone zwłoki. Sprawiają wrażenie wręcz stopionych, a piach leżący wokół aż się zeszklił. Okej, coś tu się mieni. Nie, nie, kurwa! Gdzie ja mam to ID? Gdzie ja wyrzuciłem to ID? Powiedzcie mi, że gdzieś je mam. Że mam je w skrzynce. Powiedzcie, że mam w domku w skrzynce ID. O nie, tu są ciała. No nic, tu jest bar. Jest ze swoją żoną. Pomógł nam chłopak. Trzeba mu przyznać. Co jak co? Powiedzcie, że tutaj mam. Kurwa. Pick-up? Czy mam to w pick-upie? O, wyszedłem z gry. Powiedzcie, że mam to w pick-upie. Tu i leży, tu leży. Dobra. Tej. Jedyną rzecz, którą myślałem, że jest nieprzydatna, to ten identyfikator, bo za nim był klucz. Ja nawet kurwa ptaka noszę ze sobą, czajcie? Nie rozumiem. Wracamy tam. Nie ma czasu. Dobra, poszło. Wchodzimy do środka. Skrzynka z bezpiecznikami. Rozłączmy ją. Wygląda to, że kable zasilające elektryczną matę przy wejściu oraz windę. Mata, winda. Okej, okay, kolejna łamigłówka, ale przy okazji powinien odłączyć matę. Okej. Czyli ten się przypalił, tak? Czyli robimy to... O, jebo! Okej, spięcie. Tak, tak. Znowu spięcie. O nie, jestem głupia. Dobra, tak. Tak mogę. Jak dam tu... To muszę dać później... Tu będzie spięcie. Tu też będzie spięcie, nie? Jak tak... O nie, okej. Okej. Muszę zrobić tak. 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 Tak nie mogę.
No to nieźle. Tu poleci. Tu poleci, tu poleci, tu poleci. Jak dam tu nie chcę. Tu chcę dać. Tu poleci. Tu poleci. Tu poleci, tu poleci. Shit. Tu poleci. Okej. I odłączam to. Gitara. Okej, silnik z pasem. W momencie nie pracuję w odpowiednimi narzędziami, mógłbym... Czyżby to? Czy chcesz zabrać pas? Chciałbym. Nie, może się przydać. Nie wiem. Zobaczymy. Okej, winda działa, bo naprawialiśmy. Okej, ty zosta... O, tu strasznie wygląda, tu jest jakieś wejście. Przełącznik. Co to jest? Stacja kosmiczna. Nie mówiłam, że stacja kosmiczna nie jest na Księżycu. Chyba żartujesz. Proszę powiedzieć, że żartujesz. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy Księżyc nie uderzy w Ziemię za mniej niż 12 godzin? Czemu do dnia mielibyśmy lecieć tam? To jedyne wyjście, musisz mi uwierzyć. Nie wiem, czy mam jakieś podstawy, żeby ci wierzyć. Obiecałaś ratunek, obiecałaś, że uciekniemy. Powiedziałaś, że chcesz opuścić tę planetę. To nie są dokładnie moje słowa. Jak mam to wyjaśnić? Na Księżycu jest coś, co nam pomoże. Sidereal ma tam bazę. Co niby może nam pomóc na Księżycu godzinę przed uderzeniem? Czy baza na Księżycu nie została zniszczona w takim wypadku wydobycznym? Wydobywczym, ja pierdolę. Który wszystko zaczął. Została zniszczona, ale mają tam jeszcze jedną bazę. Naprawdę nazywa się Sardil Plexus 1 i oni tam... Jak to ująć? Myślisz, że skąd Sardil ma całą swoją technologię? Prywatne promy kosmiczne, bazy księżycowe, elektryczne maty, drony pogodowe, pochłaniacze ciepła, zdolność, by przypadkiem rozłupać cały księżyc na kawałki. Nie jestem pewien, czy nadążam. Pozyskują tę technologię z innych światów. Z innych planet? Z innych wersji Ziemi. O my g, ale plot twist. Wielka sieć połączeń, nieskończona liczba wszechświatów. Odkrywają co chwilę nowe. Nasz świat jest tylko jedną stroną w ich wielkiej bibliotece uniwersów. Czy ty naprawdę oczekujesz, że to wszystko uwierzę? Naprawdę mi to nie obchodzi. Pomóż mi się stąd wydostać. Albo zejdź mi z drogi. Pilot. Pitol. Wzięliśmy pitola. Gdyby mieli wątpliwości, tu masz kilka wskazówek. Pyt. Czemu akurat na Księżyc? Odpowiedz. Nawet słabe sygnały mogą zakłócić nasze urządzenia. Księżyc stanowi dla naszej placówki naturalną osłonę przed falami radiowymi z Ziemi. Pytanie. Czy to podróż w jedną stronę? Odpowiedź tak. Pytanie. Gdzie finalnie i w jakim stanie? Odpowiedź. Zostanie wybrany bezpieczny świat. Prawdopodobnie przetrwacie bez szwanku. Pytanie. Kto został wybrany i na jakiej podstawie? Dlaczego nie ma tu X? Odpowiedź. Mieliśmy mało czasu i środków. Udało się zgromadzić tylko tyle osób od czasu incydentu. Jeśli uważacie, że ktoś istotny dla całej operacji nie znalazł się na liście, proszę to natychmiast zgłosić do przełożonych. Kolejne pytanie.
Czemu tylko jeden statek? Odpowiedź. Drugi statek jest rezerwowym, zapasowym pojazdem. Nie martwcie się. Mamy więcej placówek z takimi rakietami i tam zostali skierowani pracownicy z innych regionów. Nikogo nie porzucamy, o ile jest wartościowy dla firmy. Okej, tu jest jakiś kawałek papieru. Plecak jest pełen. Co możemy walić? Kurtkę? Patę? Bandaż? To walmy na razie. Flagę z burgerem. Wzór chemiczny. Wzór na eksperymentalny suplement czasowy zwiększający pojemność płuc. Efekty uboczne obejmują swędzenie i sporadyczną wysypkę. To nie tak źle. Karta dostępu. Plecak jest pełen. Co może nam się nie przydać, to o, w dupie to mam. Karta dostępu. Sandra Wandera. Okej, okay, jakaś laseczka. Lasunia. Okej, okay, no to jest to, czytaliśmy. Okej, okay, idziemy dalej. To będzie nam potrzebne. Odmowa. To nie wystarczy, prawda? No. Idziemy dalej. Będziemy musieli upierdolić komuś rękę, jak w First Winter. Faktycznie jest! Oto i on. Mówiłam, że tu będzie. Z pewnością nawet przez chwilę we mnie nie wątpiłeś. Muszę powiedzieć, że to wygląda imponująco. Jak taki normalny prom kosmiczny, ale smuklejszy i nowocześniejszy. Zdecydowanie obejmująco. Zdecydowanie obiecująco już się seplenie to wygląda. Trochę za wcześnie, żeby świętować. W Silosie jest miejsce na lot tych rakiety, widzisz? Jedna z platform jest pusta, więc wzięli jeden z promów. Drugi zostawili. Dlaczego? Może jeden im wystarczył? Pamiętaj, nie próbowali ocalić tak wielu, jak się dało. Ratowali tylko tych, którzy uznawali za dość istotnych. Albo drugi prom był popsuty. Tak czy inaczej minęło nieco czasu. Statek wymaga generalnego przeglądu, zanim odpalenie go będzie nawet odrobinę bezpieczne. Okej. Okay. Tu jest czytnik kart. Kartę mamy. Okej, okay, no spadamy jak najszybciej na dół. Pomieszczenie kontrolne. Co my tu mamy? Ulala. Trochę tego jest. Główny komputer. W dolnej części urządzenia jest otwarta klapa. A, naprawimy ją? Kontrola wazu. Ten komputer kontroluje mechanizm wazu Silosu. Czy chcesz otworzyć waz? Jeszcze nie. Ekran radaru. Błąd, awaria systemu. Okej, radar jest popsuty. Ekran diagnostyczny. Siema. Właz wyrzutni zamknięty. Spójność poszycia? Nie wiem, co to może znaczyć. Mieszanka powietrza brak. Mieszanka paliwa ok. Katalizator paliwa ok. Zapas powietrza obniżony. Rozważ użycie pigułek oszczędzających powietrze. Okej. Okay. Uwaga, system diagnostyczny uszkodzony. Przeprowadź manualną inspekcję na pokładzie statku w celu ukończenia diagnostyki. Dobra, po to będą nam te piguły potrzebne. To ciekawe. Ale najważniejsze, że jest statek. Okej. Wymagana ręczna zmiana parametrów mieszanki powietrza. Jakość aktualnej mieszanki powietrza kiepskie. Przeciętne. A, trzeba to zmniejszyć. Zmniejszmy to coś do normalnego
poziomu. Okej. Okej. Idealnie. Wzorcowe powietrze. Lepiej nie dało się tego zrobić. Okej, czyli już te rzeczy mamy za sobą. Dobra. Możliwe, że następny odcinek będzie ostatnim. Uda nam się przeżyć. Ale okaże się to. Sam jestem ciekaw. Jak coś, to w kontakcie. Trzymajcie się. Hej.